Hanna Bakuła musi zapłacić gigantyczną kwotę lekarzowi. Zniszczyła mi życie zawodowe przez swoją pazerność. Artystka Hanna Bakuła latami narzekała na lekarza, który przeprowadzał jej operacje plastyczne. W wielu wywiadach opowiadała, jak bardzo jest z nich niezadowolona. Sąd uznał, że Bakuła szkaluje lekarza. Malarka dopiero teraz może mieć powody do zmartwienia. Nie przeprosiła doktora Gumkowskiego, co nakazywał wyrok sądu, więc teraz musi mu zapłacić astronomiczną kwotę. Hanna Bakuła w 2003 roku poddała się zabiegowi liftingu twarzy, by, jak twierdziła, usunąć skutki wypadku, któremu uległa kilka lat wcześniej. Malarka nie była jednak zadowolona z efektu operacji i zaczęła się sądzić z chirurgiem, który przeprowadzał zabieg, doktorem Adamem Gumkowskim. Przez 2 lata codziennie brałam zastrzyki. Do tej pory nie mogę być w pomieszczeniu, gdzie się pali kominek, a nawet duży świecznik. Natychmiast mi płonie cała głowa i mówiła Bakuła w wywiadzie dla Radia Z w 2020 roku. W tymże wywiadzie Hanna Bakuła stwierdziła także, że przez operację plastyczną miała ropowicę twarzy i sepsę. Malarka przez dekadę sądziła się z chirurgiem, którego obwiniała o spowodowanie jej kłopotów zdrowotnych. Hanna Bakuła przegrała z lekarzem. Musi zapłacić gigantyczne odszkodowanie. Jak informuje Tygodnik Na Żywo, Hanna Bakuła przegrała proces już w 2012 roku. Wtedy decyzją sądu oskarżany przez artystkę chirurg, Adam Gumkowski, został oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Zgodnie z orzeczeniem sądu, to Hanna Bakuła miała ponosić odpowiedzialność za doprowadzenie się do tak złego stanu zdrowia. Malarka miała nie zgłaszać się na wizyty kontrolne, a także ukrywać inne choroby, które mogły mieć wpływ na jej stan zdrowia. Pomimo przegranej w sądzie Bakuła nie przeprosiła lekarza. Do czego została zobowiązana wyrokiem, a także wciąż oskarżała go publicznie o zniszczenie zdrowia. Jak donoszą media, w 2016 roku sąd nakazał Bakule przeproszenie lekarza za bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych. Poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o zakażeniu gronkowcem. Malarka miała przeprosić lekarza na łamach Super Ekspresu, listownie i na swoim blogu. Malarka jednak do tej pory nie przeprosiła. Hanna Bakuła musi zapłacić lekarzowi 750 tysięcy złotych. Serwis Pomponik dotarł do sądowego postanowienia o egzekucji czynności, z którego wynika, że Hanna Bakuła jest winna Gumkowskiemu aż 750 tysięcy złotych. Sąd naliczył jej bowiem karę za każdy dzień zwłoki z przeprosinami i 1500 zł dziennie. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa postanawia nakazać Hani Anieli Lemaitre, ZD Bakuła, zapłatę na rzecz Adama Gumkowskiego kwoty 750 tysięcy złotych tytułem sankcji za niewykonanie w okresie od 29 grudnia 2020 roku do 12 maja 2022 roku obowiązku. W postaci prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 grudnia 2016 roku czytamy w postanowieniu, do którego dotarł Pomponik. W ocenie sądu, skoro dłużnik nie wykonał obowiązku zgodnie z ustęp
2 postępowania z dnia 19 listopada 2020 roku, to taki stan rzeczy czyni zasadnym uwzględnienie wniosku wierzyciela o nałożenie na dłużnika obowiązku zapłaty kary pieniężnej za każdy dzień zwłoki. Dłużnik na obecnym etapie postępowania uchyla się od wykonania nałożonego obowiązku. Wykazuje negatywny stosunek do nałożonego na niego obowiązku, albowiem mimo obiektywnej możliwości dłużnik tego obowiązku nie wypełnia. Brzmi postanowienie sądu. Doktor Adam Gumkowski, zniszczyła moje życie zawodowe. Zniszczyła mi życie zawodowe przez swoją pazerność, bo chciała wyciągnąć ode mnie pieniądze za tak zwany nieudany zabieg. Wszystkie zdjęcia, które sobie zrobiła, zrobiła 2-3 tygodnie po zabiegu, kiedy każdy wygląda strasznie. Potem wymyśliła, że ma zakażenie. Wygrałem sprawę sądową, wygrałem sprawę o przedłużenie postępowania, wygrałem sprawę w Strasburgu. A jednak pani Bakuła nadal mnie szkaluje. Właśnie dowiedziałem się, że mówiła jakieś okropne rzeczy o mnie w Radiu Z. A ja w 2016 roku wygrałem sprawę o naruszenie dóbr osobistych, przypis RED, i od tego czasu mnie nie przeprosiła. Miała 6 lat na zamieszczenie tych przeprosin na stronie internetowej se.pl. Założyłem więc jej sprawę o to, że nie stosuje się do postanowienia sądu. Poprosiłem sąd, by wyznaczył karę dzienną dla pani Bakuły. I wyznaczył 1500 zł za 500 dni, stąd wzięło się to 750 tysięcy zł. Wylicza dr Adam Gumkowski w rozmowie z Faktem. Teraz naliczają się dodatkowo odsetki 10% rocznie, a to też niemałe pieniądze. A dr Gumowski prawdopodobnie założy Malarz kolejną sprawę, tym razem karną, za to, że wciąż ma go publicznie szkalować. Próbowaliśmy się również skontaktować telefonicznie i SMS-owo z Hanną Bakułą z prośbą o komentarz w tej sprawie, ale malarka miała wyłączony telefon.